Witajcie, miłośnicy i miłośniczki strasznych filmów i nie tylko. Kłania się Witek z Horror Ziom, ale tym razem już bez Mawryczyna, bo poszedł spać. W tym YouTube'owym przekazie chciałbym powiedzieć kilka słów o filmach, tym razem z gatunku thriller, a nie horror, które możemy obejrzeć na serwisie Netflix. I taka, można powiedzieć, podstawowa różnica między thrillerem a horrorem. W horrorach mamy jakieś nadprzyrodzone historie, byty nie z tej ziemi, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć w sposób logiczny, zaś thrillery przedstawiają z reguły grozę świata rzeczywistego, prawda? I najczęściej funkcjonują w oparciu o schemat człowiek kontra człowiek. Czy ty katolik? Czy chujem jesteś? Bo chyba jak chujem jesteś, to i chujem zdechniesz, ale zdechniesz od tego albo od tego. Otóż to. Ewentualnie człowiek kontra maszyna. Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Zaś thrillerów będzie 5. Pierwszą pozycją na mojej liście jest film Nie oddychaj z roku 2016. Akcja dzieje się w mieście Detroit, metropolii, która zbankrutowała na fali kryzysu z roku 2008. Bohaterami zaś są młodzi złodzieje, którzy postanowią okraść pewnego niewidomego weterana, który to jest w posiadaniu znacznej ilości pieniędzy. Myślę, że to będzie prosta robota. Okazuje się być zupełnie inaczej. Dobrze poprowadzony film, pełen niespodziewanych zwrotów akcji, trzymający w napięciu od samego początku aż do końca. A to wszystko w absolutnej ciszy, by uniknąć bycia zauważonym przez śledcę. Drugi film, jaki mogę wam polecić, to Piła Dziedzictwa. Tak, tak. Stara, dobra Piła i jej kolejna część. Ale jedyna, póki co, jaka jest dostępna na Netflix. A w swojej fabule nawiązuje do wydarzeń sprzed pierwszej Piły, jak i do tego, co się działo po jej ostatnim epizodzie. Oczywiście, co najbardziej urzeka w tej serii filmów, jak i w jej najnowszej odsłonie, to intryga. Upleciona gdzieś w meandrach pokrętnej sprawiedliwości, którą wyznawał niejaki Jigsaw, konstruując swe zawiłe maszyny tortur. I mnie samego ta właśnie intryga najbardziej urzekła. Oczywiście wszystko dzieje się w otoczeniu sielskiej i bezwzględnej sieczki, gdzie nogi i ręce latają po całym ekranie. Trzeci punkt to pewien już klasyk, mianowicie Czerwony Smok. Prequel słynnego już Milczenia Owiec, który opowiada o tym, jak doszło do złapania kultowego już psychopatycznego mordercy doktora Hannibala Lectera, a także o jego współpracy z FBI, by złapać innego zbrodniarza, niejakiego Zębową Wróżkę. Co prawda nie jest to tak wybitny film jak Milczenie Owiec, aczkolwiek warto się z nim zapoznać, by mieć dobre rozeznanie w serii filmów o doktorze Lecterze. Jest mroczny, ukazuje najstraszniejsze aspekty ludzkiego życia, jak i umysłu. Akcja co prawda rozwija się dość powoli, ale warto dotrwać do końca, by poznać finał tejże opowieści. Czwórka to
to produkcja osadzona w realiach, można rzec, historycznych. Na początku wieku XIX, gdy to powstawały USA. Miejsce akcji to lasy Ameryki Północnej, na polu bitwy między Amerykanami a Indianami. I w tychże ponurych realiach został powiedziany bolesny i przygnębiający żywot pewnego człowieka, który to wygrał walkę z niedźwiedziem grizzly, czego mało nie przypłacił życiem. A cała ta historia oparta jest o prawdziwe wydarzenia. Ten film nosi tytuł Zjawa i choć nie jest takim typowym thrillerem, a bardziej dramatem historycznym, to jednak potrafi przyprawić o szybsze bicie serca, jak i przerazić, gdyż groza świata rzeczywistego, w oparciu o którą powstawały wszelkie wielkie cywilizacje, jest najbardziej wstrząsająca i szokująca. A na zakończenie pewien dość niepokojący i mroczny obraz, pokazujący niezbadane zakątki technologicznego cudu, jak i przekleństwa zwanego internetem, pod tytułem Dark Web, usuń znajomego. Obserwujemy tam grupkę znajomych, która to zostaje wciągnięta w zabójczą grę, a wszystko to przez pewnego laptopa, którego przygarnął jeden młodzian z tego grona. Jak to się potoczy, zobaczcie sami. Tenże thriller jest na przyzwoitym poziomie, nawet gra aktorska daje radę. Co prawda akcja rozwija się dość powoli, ale jak się już rozkręci, to trzyma w napięciu aż po grób. Ciekawe ukazanie, jak tak naprawdę jesteśmy widoczni w internecie i jak właśnie pomimo jego dobrodziejstwa dla ludzkości też potrafi być śmiertelnie niebezpieczne. A to wszystko ukazane w konwencji paradokumentu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dobre thrillery na Netflix, a w zasadzie ich 5. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena, prawda? Jeżeli znacie jakieś inne ciekawe pozycje, które warto polecić, które koniecznie trzeba obejrzeć, to dajcie znać w komentarzach. I oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.